Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj spoglądamy na Hiszpanię. Ze mną jest Maciej Pawłowski z Instytutu Nowej Europy. Dzień dobry, kłaniam się. No, dzień dobry, cześć Mateuszu, dzień dobry Państwu. Pedro Sanchez zastanawia się, czy dalej warto być premierem. Jak myślisz dzisiaj o poranku, w którą stronę poszły myśli hiszpańskiego premiera? To jest teatr. To jest teatr. On sobie, że tak powiem, prawdopodobnie zdecydował, że chce parę dni odpocząć. Oskarżenia wobec jego żony same w sobie brzmią poważnie, ale no nie ma na nie poważnych dowodów, więc w tym momencie odbywa się w Madrycie, ma się odbyć manifestacja zwolenników Partii Socjalistycznej pod tytułem Pedro zostań, więc jest to takie taktyczne zagranie. Sprawa, jeśli jakieś poważne dowody nie wpłyną, zostanie na pewno za parę miesięcy umorzona, więc jest to prawdopodobnie zagranie, które ma utrzymać jakoś popularność Sancheza i myślę, że jemu na rękę, a nawet jeśli by podał się do dymisji, to i tak parę miesięcy byłby tymczasowym premierem i jemu na rękę jest to przetrwanie do listopada, być może wtedy dostanie jakieś ważne stanowisko w Unii Europejskiej. Czyli wyjdzie na balkon, pomacha, powie tak, zostaje, bądźcie pewni, bo jeżeli chodzi nawet niezależnie od tej sytuacji, to hiszpański premier cieszy się w jakimś poparciem społecznym? Poparcie spada, to znaczy no, socjaliści w lipcu przegrali głosowanie, ale wygrali wybory, tak? Czyli dostali mniej głosów niż Partia Ludowa, ale Partia Ludowa nie była w stanie stworzyć koalicji, a oni stworzyli przy poparciu partii separatystycznych, regionalnych i radykalnie lewicowego Sumar. No ale no to wiadomo, że ten rząd cały czas jest rządem mniejszościowym. Od paru miesięcy rośnie poparcie dla partii ludowej, dla partii opozycyjnej obecnie to jest prawie 38%, a dla socjalistów spada i mają 28% poparcia. Myślę, że 28% poparcia to jest wystarczająco tyle, żeby przetrwać. Ta rozbieżność sondażowa wskazuje, że nie jest to dobry moment na wybory. No chyba, że Sanchez by zaryzykował, on to już wielokrotnie robił, tak? Bo jakiś maraton wyborczy troszeczkę ma szansę albo podbić wynik, albo ma szansę wstrzymać tendencje spadkowe. Pytanie, jakie badania oni mają tam na Feras w Madrycie, czyli w siedzibie PSOE. Jeśli mają badania sugerujące, że są trendy spadkowe i oni będą lecieć na łeb na szyję, to może to jest moment, żeby ten trend zatrzymać poprzez takie działania teatralne. A jak nie, no to jest to moment, żeby przetrwać. I tak jak mówię, Sanchez ma bardzo dobre notowania wśród elit europejskich i po wyborach europejskich niewykluczone, że obejmie jakieś ważne stanowisko w Europarlamencie, no to by wymagało od niego, żeby przetrwać jeszcze pół roku na stanowisku. Bo jeżeli chodzi o małżeństwo premiera i tutaj poparcie dla jego żony jest niezmienne. Jego żona zawsze była w cieniu i co troszeczkę może brzmi zabawnie dla partii lewicowej, tak bardzo opowiadającej się za równouprawnieniem kobiet i tak dalej, no o żonie Sancheza raczej mówiono, że to jest taka atrakcyjna blondynka, która przy premierze ładnie wygląda. Co wiemy o niej? Ona jest w tym momencie we władzach Uniwersytetu Complutense w Madrycie, więc to jest kobieta, która ma pewien potencjał intelektualny. Prowadzi fundację uniwersytecką na rzecz Afryki. W tym momencie, jeśli już chodzi o samą sprawę, no to została oskarżona o handel wpływami, o to, że różne firmy korzystały z funduszy publicznych na podstawie decyzji Sancheza i ona to wszystko załatwiała. Jest to dość prawdopodobne w hiszpańskich warunkach. Natomiast są to zarzuty do odparcia, bo to są to zarzuty powstałe na bazie. Czy wniosek do prokuratury został złożony przez organizację Czyste Ręce na bazie publikacji prasowych z porządku kwietnia, czyli poza publikacjami prasowymi nie mamy na razie jakichś twardych dowodów. Dodatkowo sama ta organizacja, jej lider w 2016 roku siedział w więzieniu za wymuszenia pieniędzy i generalnie ma opinię człowieka, który zbiera haki na polityków i potem
i potem chce od nich otrzymywać pieniądze, żeby nie złożyć skargi. A dodatkowo w 2011 został wyróżniony przez Fundację Francisco Franco i w latach 90. był radykalnie prawicowym politykiem. Więc no tutaj te zarzuty są łatwe do odparcia. Również organizacja i osoba, która te zarzuty składa, jest, że tak powiem, jej wiarygodność jest ograniczona. A i tutaj w tym momencie przedwczoraj prokuratura rozpoczęła zbieranie dokumentacji. Więc to nie są nawet formalne zarzuty, więc w tym momencie jest dość wcześnie. Jeżeli coś nagle nie wypłynie, co by udowadniało ten handel wpływami, to w zasadzie sytuacja jest do rozwiązania i być może jedna wielka demonstracja w Madrycie pod tytułem Pedro zostanie, rozwiąże sprawę. Jeżeli chodzi o sytuację w Hiszpanii, Hiszpania, jak już cię mam, mocno akcentuje ostatnio swoje wsparcie dla Ukrainy. Rozumiem, że ten pronatowski kurs jest cały czas obecny. Tak, on jest obecny w dyskursie, natomiast czy mamy jakieś szczególne dostawy z broni z Hiszpanii? Śladowe, tak? Dodatkowo cały czas wychodzą dowody o tym, że gaz jest kupowany z Rosji w postaci LNG. W niewielkich ilościach, ale jest, tak? Więc postawa Hiszpanii jest taka manifestacyjna, po to, żeby zdobyć dobry wizerunek w świecie zachodnim, w instytucjach i tak dalej, ale nie idą za nim jakieś bardzo konkretne działania. Jeżeli władzę przejmie Partia Ludowa, no jest szansa, ale to też zależy od tego, jak będą Stany Zjednoczone postępować w tej sprawie, bo Partia Ludowa jest ugrupowaniem bardzo proatlantyckim i jest bardzo mocno związanym z USA. Natomiast Partia Socjalistyczna jest ugrupowaniem, które opowiada się za europejską autonomią, jest blisko Francji, blisko Niemiec i bardziej patrzy na te rządy niż na Waszyngton. Więc to zależy właśnie. Jakby doszło do przedterminowych wyborów, jeżeli ludowcy by wygrali, teraz stworzyli rząd, no to z punktu widzenia interesów Polski i z punktu widzenia wojny na Ukrainie jest to sytuacja korzystniejsza. Ale sytuacja pod warunkiem oczywiście, że w Stanach nie dojdzie do gwałtownej zmiany w tej sprawie, tak? Natomiast sytuacja, gdy rządzą socjaliści, nie jest niekorzystna, ale zależy od tego, co rządy Europy, co w europejskich stolicach będą na ten temat mówiły i robiły. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Maciej Pawłowski, kłaniam się nisko. A dziękuję również, miłego dnia życzę. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.